będąc w Sopocie, muszę Ci pogratulować, bo według mnie wypadłaś świetnie w roli prowadzącej. Dziękuję. Natomiast no, też nie da się ukryć, trzeba byłoby w ogóle nie wchodzić na żadną stronę, że tak bardzo złośliwie, u nas absolutnie to się nie wydarzyło, ale no trochę zauważyłem taką tendencję, że niektóre strony zaczęły się tak lekko znęcać nad Tobą ostatnio. Tak. Zwłaszcza, że wiem, że bardzo luźno podeszłaś do tego festiwalu w Sopocie. Najzwyczajniej w sensie takie bardzo proste pytanie, było Ci przykro? Było mi przykro. Było mi bardzo przykro, ponieważ ja to odebrałam w ten sposób, że moim zdaniem, jak na pierwszy raz w życiu prowadząc cokolwiek, poszło mi naprawdę dobrze, nie pomyliłam się z żadnym nazwiskiem, miałam dobrą dykcję, każdy mnie rozumiał, nie darłam się, starałam się zachowywać spokój, mimo że stres był ogromny i uśmiechałam się, byłam zadowolona. Naprawdę było fajnie. Pięknie wyglądałaś. Dziękuję. I moi fani, jak, ludzie z produkcji, Polsat, właściciele Polsatu powiedzieli mi, że było bardzo dobrze, że naprawdę są ze mnie dumni, bo trochę, bo dużo wsparcia miałam w nich i generalnie bardzo mi życzyli powodzenia i byli ze mnie zadowoleni, więc od osób, na których opinii mi zależało, dostałam feedback bardzo dobry i nawet w trakcie tam mówili mi, ej, super było, ale daj szczadu, jeść w tryb. Wiesz, byłam pewna siebie i wchodziłam coraz bardziej pewnie na tą scenę. No i w internecie wystarczyło 5 chamskich komentarzy. Nawet nie wiem, czy ci ludzie to oglądali, no ale powiedzmy, że tak. I napisali jakoś negatywnie na mój temat i wystarczyło to, żeby skopiować i wkleić to do 100 różnych artykułów, mówiąc porażka Wieniawy, nie poradziła sobie, jest beznadziejna. I to jest tak demotywujące i krzywdzące, bo naprawdę nie zrobiłam nic szalenie, jakieś wpadki, żeby w ten sposób mnie potraktować. Bo uważam, to nie chcę zabrzmieć nieskromnie, ale po prostu uważam obiektywnie, że poszło mi w porządku. Więc no, 2 dni miałam bardzo takie zepsute i trochę łez się wylało, no bo w momencie, kiedy się starasz zrobić coś dobrze, a ktoś tak cię ścina i mówi, jesteś do dupy, no to nie jest miłe, po prostu.